Wywiad z Sally Maharadżą. Opowiedz historię twojego życia. Urodziłem się w Mungir. Pochodziłem z królewskiej rodziny. W ten sposób miałem szczęście, że otrzymałem wszystkie możliwości, aby doświadczyć najwyższego rodzaju komfortu i przepychu już od samego dzieciństwa. Bez wysiłku, ponieważ rodzice byli bogaci. Byli królami, byli najbogatsi w Biharze. Mieliśmy wszystko. Każdy możliwy komfort. Nie musiałem martwić się o nic. Tak było w moim dzieciństwie. Wysłano mnie później do katolickiej szkoły. I z tego powodu mam tak wiele szacunku dla Jezusa, ponieważ chodziłem do katolickiej szkoły i modliłem się do Jezusa. Zrozumiałem, że jest to dobre dla mnie, żeby poznawać inne religie. Wcześniej byłem w rodzinie Wisznoitów i oni obawiali się wysłać mnie do takiej szkoły. Aby szanować inne religie, aby je poznawać. To jest bardzo ważne. I od dzieciństwa czytałem Bhagavad Gita. Uczyłem się od dzieciństwa o Bhagavad Gicie. From this Bhagavad Gita, and once I is a Catholic Więc z tych dwóch źródeł, z Bhagavad Gita i z katolickiej szkoły, uczyłem się. Więc te obydwie rzeczy pomogły mi w życiu. I czuję to, że to się, co się dzieje, kiedy jesteś we właściwym miejscu, aby dorastać. Rodzice dbali o mnie w dobry sposób. Wysłali mnie do szkół, do koledżu, uczyłem się tam. Od wczesnej młodości martwiłem się tylko o tym, jak wydawać pieniądze. Ponieważ pieniądze nie były problemem, nie musiałem ich zarabiać, ponieważ było ich tak wiele do wydawania. Musiałem tylko planować, jak je wydać i co muszę z tym zrobić. Wszystkie moje pragnienia były spełnione. Jeśli chciałem czegoś, rodzice wypełniali wszystkie moje zachcianki. Kiedy dorosłem, chciałem robić interesy i robiłem interesy. Robiłem wiele rzeczy. Działałem w nieruchomościach.
Współpracowałem z rządem, ale nie miałem z tego działania zadowolenia. I wtedy pomyślałem, że powinienem zająć się życiem duchowym. Ponieważ moi rodzice byli także zainteresowani życiem duchowym. Byli pokorni i mili względem innych. W ten sposób myślałem, że też powinienem to robić. Czytałem wszystkie książki o tym, co jest korzystne w życiu. Nigdy nie czytałem powieści. Nie miałem do tego atrakcji. Czytałem jedynie o tym, jak pomóc innym. Jak służyć innym, jak kochać innych. Takie były moje pragnienia, aby to robić w życiu. I starałem się działać w ten sposób. Opowiedz nam o życiu swoich rodziców i dziadków. Jakie było ich życie religijne? Jak to wpłynęło na twoje życie? Tak. To jest bardzo ważne. Jestem wdzięczny moim rodzicom, dziadkom. Oni byli bardzo religijni i bardzo czyści, pokorni. Byli królami, ale byli bardzo łagodni. Łaskawi względem innych. Nigdy nie chcieli nikomu sprawiać bólu. Byli bardzo łaskawi. Jest wiele opowieści z ich życia. Są długie opowieści. Ale mogę ci powiedzieć, że oni byli bardzo pobożni. Bardzo łaskawi, zawsze pomagali innym ludziom. Łaskawi względem innych, dbali o innych. Mój ojciec kochał wszystkich, nigdy nie kłócił się o nic z nikim. Bardzo dbał o innych i kochał innych. Pochodzisz z Nityananda Vamsy, z rodziny pana Nityanandy. Jak poznałeś Śrila Prabhupada? Ponieważ mój Gurudev powiedział mi, że Śrila Prabhupada jest ekspansją Nityanandy. Jak to nazywacie? Że był Shaktiavesha Avatary? Wierzyłem w jego słowa. I poszedłem zobaczyć Prabhupada. Kiedy tam przyszedłem, on był zajęty spotkaniem ze swoim GBC, zarządem. Kiedy była chwila przerwy, znalazł moment, aby porozmawiać ze mną. I rozmawialiśmy. I on był tak bardzo łaskawy względem mnie. Wiedział, skąd przyszedłem. Zapytał o to i powiedziałem, że jestem z Munger Mandiru. Spytał, czy znasz Raja Raghunandana? Powiedziałem tak. On był moim dziadkiem. Wtedy mnie objął i powiedział, o, to jesteś moim wnukiem. Byłem zdumiony. Pierwszy raz w życiu go widziałem, on mówi, że jestem jego wnukiem. Jak to możliwe? Wtedy powiedział, miałem dobry związek z twoim dziadkiem, z twoją rodziną. Wiem, że twoje bóstwa nazywają się Radha Mohan. Więc jak odbywa się ta służba dla nich? Odpowiedziałem, bardzo dobrze. Wszystko jest dobrze. Ale ja jestem zajęty moimi interesami. Więc nie mogę osobiście poświęcić im zbytnio swojego czasu. Powiedział, nie, musisz znaleźć czas. Twój dziadek był bardzo bogaty. Ty nie jesteś aż tak bogaty, ale on poświęcał swój czas. Dlaczego ty go nie znajdziesz? Powiedziałem, jeśli pobłogosławisz mnie, znajdę czas. I tak życie ułożyło się, że znalazłem czas dla Radhy i Mohana.
Pobłogosławił mnie tak, że będę nauczał na świecie. I to także wydarzyło się w moim życiu. To jest łaska Mahajanów. Jeśli oni mówią coś, to to wydarza się w życiu. I to wydarzyło się także u mnie. Kim był twój guru, Maharaj? Jego imię było Radha Govinda Das Babaji Maharaj. On urodził się w rodzinie królewskiej. Pochodził z Bangladeszu. Kiedy miał 10 lat, przyjechał do Wrindawany. I żył jeszcze przez 110 lat. Odszedł z ciała i udał się na Goloka. Kiedy miał 120 lat w 1980 roku. Otrzymałem łaskę od niego i on wysłał mnie do Śrila Prabhupada. To spotkanie ze Śrila Prabhupadem jest wspomniane w książce Our Śrila Prabhupada Friends of All. Tam jest wspomniane to spotkanie. Autorzy przeprowadzili ze mną wywiad i opisali to spotkanie, które było wielką łaską dla mnie. Śrila Prabhupada nazwał cię wnukiem, teraz jesteś sannyasinem. Jak to połączyć ze sobą? Widzisz, otrzymałem sannyasa od Paramahansy Swamiego, a on jest uczniem Śrila Prabhupady. A to znaczy, że w duchowym sensie jestem wnukiem Śrila Prabhupady. Poszedłem, aby otrzymać łaskę od niego i on mi ją dał. Zaakceptował mnie, uczył mnie. Dbał o mnie i błogosławił mnie, abym to robił. Jestem zaskoczony, że gdziekolwiek się udam, czy to do ISKCONu, czy jakiegokolwiek innego zakątku świata, otrzymuję talerz pełny prasadam, dużo miłości, czy inny rodzaj opieki ze strony Śrila Prabhupada. I czuję, że jest to łaska Śrila Prabhupada. Spotkałeś wiele duchowych osób w swoim życiu. Możesz opowiedzieć o tym? Kiedy byłem dzieckiem, pamiętam, spotkałem Bhakti Daitya Maharaja osobiście. Położył swoje ręce na mojej głowie i błogosławił mnie. I powiedział: będziesz wielbicielem. Spotkałem również Keshava Maharaja, który był guru Narayany Maharaja. On także błogosławił mnie, ponieważ poszedłem tam ze swoją babcią. I on mi pobłogosławił i powiedział: będziesz wielbicielem. Będziesz służył Radzie i Mahanowi. Pamiętam, to było w Mathurze. Spotkałem również Ananda Mahime. To wielka dusza. Jej ashram znajduje się obok mojej świątyni, tak po sąsiedzku. Każdy przychodził, aby ją zobaczyć. Mieliśmy zawsze swobodę, aby tam wejść. Mogliśmy iść tam w każdej chwili. Kiedy byłem dzieckiem, bawiłem się na jej kolanach. I była bardzo szczęśliwa i dbała o mnie jak o własne dziecko. Miałem wielkie szczęście, że to mnie spotkało. Widziałem również Ramdasa Babajiego. Kiedy wykonywał kirtanę, z jego oczu łzy leciały jak z prysznica. Byłem dzieckiem i starałem się łapać tą wodę. I kładłem ją na swoją głowę. Nie wiedziałem, co to znaczy. Ale to była łaska dla mnie. Ta cała łaska przychodziła do mnie całe życie. Spotkałem Śripadę Babę.
On był moim dobrym przyjacielem. Spotkałem także Akanandanandę Sarasvatiego. Był bardzo wspaniały i znał tak wiele pism, znał całe Bhagavatam. Był jedną z najlepszych osób, z którymi można było na ten temat porozmawiać. Widzimy, że te wiele różnych osób z różnych grup cię odwiedza. Jakie jest moje doświadczenie w tym zakresie? Zawsze nauczam tego, co jest prawdziwym celem. Co jest prawdziwym celem i jak go osiągnąć. I mówię o tym, co jest ważną podstawą. To jest nasz mistrz duchowy. Gdzie mogę przyjąć schronienie i gdzie musimy otrzymać to schronienie? Nie musimy go zmieniać. Musimy rozwinąć więcej wiary w naszego mistrza duchowego. I ta wiara zaprowadzi nas do celu. A co jest moim celem? Jak zrozumieć swoją jaźń, świadomość duszy? Jaki jest związek duszy z duszą najwyższą? Co znaczy dusza? Jak zwiększyć tą świadomość, samopoznanie świadomości jaźni? Jak praktykować, aby zrozumieć wszystko o duszy najwyższej, że to jest najwyższy osobowy Bóg i nim jest jedynie Kryszna? I to jest cel. Możemy udać się tam, gdzie jesteśmy skupieni w jednym miejscu, w naszym mistrzu duchowym. A co powiesz o Radharani? Radharani jest naprawdę, Rada jest najważniejszą osobą, która może pokazać nam drogę do Kryszny. Wiesz, guru jest sługą Radharani. Radharani jest sposobem, by dojść do Kryszny. W prosty sposób chcę ci powiedzieć. Guru zabiera nas do Radhiki, ponieważ guru jest sługą Radhiki. Radhika wie, jak zabrać nas do Kryszny. Blisko. Sami nie możemy odnaleźć łatwo Kryszny, ale Radhika może otworzyć nasze serce, abyśmy widzieli Krysznę blisko, aby służyć Mu blisko. To jest boska łaska Radhiki, Kishori. Z tego powodu przyszedł Mahaprabhu, aby nam to dać. Ponieważ Mahaprabhu jest ukrytą bhawą Radhiki. To znaczy, że zewnętrznie on jest Radhiką. W formie Gaurangi, a wewnątrz jest Kryszna. Więc najpierw jest Radha, a potem jest Kryszna. Czy możesz przyjechać do naszego kraju? Nie ma problemu. Jestem sługą. Mogę zrobić to, co poprosisz. Jestem sługą Radhiki. Jestem sługą Mahaprabhu. Jestem gotowy, aby służyć. Jeśli ludzie mają pragnienie, aby słuchać o miłości, i jaka jest różnica pomiędzy materialną i duchową miłością? Wtedy mój przyjazd jest pożyteczny. Ponieważ mój główny temat, o którym mówię, to jak powiększyć, zwiększyć miłość względem Najwyższego Pana. Jak to zrobić? Jak rozwinąć naszą świadomość? To jest bardzo ważne.
Najpierw musimy zdecydować, czy chcemy być religijni, czy chcemy mieć duchową świadomość. Jeśli ludzie mają pragnienie, aby rozwinąć duchową świadomość i duchową miłość względem Pana, wtedy jestem gotowy, aby przyjechać. Czy możesz powiedzieć coś specjalnie do mieszkańców naszego kraju? Mogę tylko powiedzieć, że musimy rozwinąć związek. Musimy zrozumieć nas samych. Kim jestem i dlaczego tu przyszedłem i co robimy. Jeśli będę miał 60 lat, co osiągnę w tym czasie? Jeśli nic nie osiągnąłem, nie powinienem już tego robić. Musimy zdać sobie sprawę z tego, czy robimy właściwe rzeczy i powinniśmy robić właściwe rzeczy. Jesteśmy szczęśliwcami, ponieważ mamy możliwość, aby to robić. Mamy ludzkie ciało, mamy umysł, aby myśleć, zmysły, aby je użyć we właściwy sposób. Zmysły mogą nam pomóc. Umysł może nam pomóc. Ciało może nam pomóc. Jeśli kierunek, w którym idę, jest właściwy. Dziękujemy bardzo za rozmowę.